Pocztowych ma swój jubileusz w tym roku. Obchodzi 100 lat. Muzeum Poczty i Telekomunikacji 98. Od 98 lat zbieramy, dokumentujemy, udostępniamy znaczki, projekty, akcepty, próby, czyli produkcję polskiej wytwórni papierów wartościowych. To taka podstawowa idea, dlaczego stworzyliśmy tę wystawę. Od uzyskania niepodległości w 1918 roku, wtedy to po 3 miesiącach właśnie od uzyskania niepodległości, powstała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Naszym patronem jest Ignacy Jan Paderewski, który był założycielem wytwórni. Przez wszystkie lata ta wytwórnia bardzo rozwijała się, poszerzały się parki maszynowe, poszerzały się techniki druku. Przede wszystkim wytwórnia robiła wszystkie dokumenty, banknoty, druki zabezpieczone dla państwa polskiego. No a teraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych to już jest, jak mówiłam, 14. spółka w ogóle w świecie, która ma akredytację Europejskiego Banku Centralnego na druk banknotów euro. Znaczki właśnie są tworzone już od 1919 roku. I mamy tutaj takie kamienie milowe na tej wystawie, bardzo ciekawe, pokazane przez pracowników Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Taką chyba sztandarową serią jest emisja Poczet Królów i Książąt według Jana Matejki. Była to emisja, którą przez 14 lat wydawała Poczta Polska. Projektantem był pan Małecki. Były to znaczki w technice stalorytniczej i mieszanej, drukowane. Znaczki, które były nagradzane w konkursach. Zarówno PWPW była nagradzana przez na przykład Stowarzyszenie Rządowych Emitentów Znaczków Pocztowych, jak i no, główny właśnie emitent, czyli Poczta Polska. Mamy znaczki, które dostawały pierwsze nagrody za miniaturowe formy stalorytnicze. Na wystawie możemy zobaczyć pracę światowej sławy rytownika Czesława Słani. To była osoba pracująca w PWPW do 1956 roku. Następnie rytownik wyjechał do Szwecji. Stworzył ponad 1070 znaczków. Znaczek jest taką wizytówką kraju, prawda? Przyklejamy go na list, który wysyłamy w świat. W ten sposób w dawnych czasach, kiedy nie było tych współczesnych środków informacji, poznawało się różne miejsca. Początkowo znaczki praktycznie tylko takie patriotyczne tematy przedstawiały, właśnie jak orzeł, zabytki poszczególnych miast, Kraków, Wawel, kolumna Zygmunta Warszawa, ratusz w Poznaniu. Oczywiście przedstawiciele kultury, nauki, polityki, więc mamy Fryderyka Chopina, mamy Ignacego Jana Paderewskiego, też bardzo ważną postać. Postać polskiej nauki, Marii Curie-Skłodowską, kultury. Mamy znaczki ze Stanisławem Moniuszką, twórcą opery narodowej, którego to rok obchodzimy. W znaczkach możemy prześledzić chociażby wpływy sztuki. Te znaczki z lat 20. Art Deco. Znaczki socrealistyczne po wojnie. Znaczki teraz takie bardziej designerskie. Współczesne. Możemy powiedzieć, że znaczek jest takim odzwierciedleniem jakichś trendów, nawet mody. Dla mnie najpiękniejszym znaczkiem jest ten znaczek z Janem Pawłem II, który został w 2014 roku wyprodukowany w PWPW. Natomiast tu była współpraca Poczty Polskiej i Poczty Watykańskiej. Tutaj właśnie w tej aureoli są użyte teksty, które wypowiedział Jan Paweł II i w języku właśnie polskim było ich 35, a w języku włoskim było 34.